Dobry wieczór wszystkim. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w ten piątkowy wieczór. Powoli nasz cykl po co jeść, skoro można pościć w tym nieszczęsnym 2020 zbliża się ku końcowi. Za chwilę dzieci idą na zasłużone ferie, więc my też jako Boże dzieci rozpoczniemy też ferie, ale zanim to dzisiaj spotykamy się ponownie z Dominiką, z którą porozmawiamy o święcie Bożego Narodzenia. Jak zwykle dajcie znać, czy nas widać, czy nas słychać, czy wszystko działa ok. Mam nadzieję, że nie ma pogłosu i że powinno być. Witaj, Dominika. Dobry wieczór, ojcze, dobry wieczór wszystkim. Poczekamy może jeszcze chwilę, niech nas się zbierze jakaś tam mniejsza lub większa grupa, żebyśmy nie powtarzali dwa razy. Oczywiście przypominam o tym, że jeśli macie jakieś pytania, które pojawią się w trakcie naszej rozmowy lub może wcześniej już sobie przygotowaliście je, bo wiem, że i takich oglądających mamy, którzy z niecierpliwością czekają na piątkowe wieczory, co zresztą nam nasze statystyki kanału pokazują. Więc jeśli ktoś zagrzewa już palce do zadawania pytań Dominice, to oczywiście jak najbardziej można to zrobić. Tak jak wspominaliśmy, dzisiejszym naszym tematem naszego spotkania jest święto Bożego Narodzenia, do którego coraz bardziej się zbliżamy i myślę, że wiele osób na pewno to interesuje. Zainteresuje na pewno prawosławnych, ale może też zainteresować osoby nieprawosławne, bo zwłaszcza w ostatnich latach spotykaliśmy się z wieloma bzdurnymi informacjami często na temat Bożego Narodzenia, w tym wiodą oczywiście telewizje śniadaniowe, więc ułatwiamy robotę. Jeśli ktoś nas ogląda tutaj z wielbicieli tychże programów, to niech zaczerpnie ze skarbnicy wiedzy, jaką jest Dominika. Myślę, że ten przydługi wstęp mi się już całkiem udał, także Dominika, opowiedz nam, o czym w ogóle jest Boże Narodzenie i dlaczego w ogóle wspominamy je zimą? Znaczy, no, na południowej półkuli jest lato, ale dlaczego akurat u nas zimą? Czy jest jakiś powód? Tak, może w ogóle zacznijmy od nazwy Boże Narodzenie. No to jest taka nazwa właściwie potoczna, ponieważ w terminologii cerkiewnej pełna nazwa to jest Narodzenie naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa w ciele. No i to już ten być może dla niektórych przydługi tytuł mówi sporo o tym, czym jest to święto. Czyli tak, po pierwsze narodzenie, tak jak każdego dziecka, tak jak każdego człowieka. Pan to nie o to chodzi, proszę pana, proszę pani, tylko pan w języku biblijnym oznacza ściśle Boga. Zbawiciel, czyli ten jedyny, który nas wybawi, to po polsku nie mamy, ale w niektórych językach mamy ten rodzajnik określony, czy angielskie ze, czy greckie o, czy arabskie al. Ten zbawiciel, ten jedyny, Jezus Chrystus, Jezus, czyli imię, które tutaj w historii narodzenia pełni ważną rolę, nadanie imienia Jezus, we śnie Józefowi. Chrystus, czyli to jest greckie tłumaczenie semickiego słowa Mesjasz, czyli to jest ten oczekiwany przez tyle tysięcy lat, zapowiadany przez proroków. Także tutaj już ta nazwa ukazuje pełnię tego, czego świętujemy, i wreszcie w ciele, czyli że ten rodzący się Bóg jest prawdziwym człowiekiem, jest i Bogiem, i człowiekiem. Staje się tak jak my, jednym z nas, to tam też apostoł Paweł pisze, czy inni, pełny ma udział w ciele i krwi. Jeśli chodzi o datę, no to tak, no jakby chrześcijaństwo się wywodzi z Bliskiego Wschodu, dlatego tu faktycznie jest zima zawsze w tym czasie. Jak chrześcijaństwo dotarło do Ameryki Łacińskiej czy do Australii, no to tutaj faktycznie nastąpiło odwrócenie, no ale myślę, że w oczach Bożych to wszystko jakoś tam się, powiedzmy, normuje. Idea była taka, że u pogan, i to też jest ciekawe, nie wiem na ile są jakieś takie badania etnologiczne, etnograficzne, kulturoznawcze, bo mamy to jakby w tych, powiedzmy, kręgu heleńskim i kręgu egipskim i kręgu słowiańskim. Mieliśmy podobne święto narodzin Boga Słońca. On oczywiście mógł mieć różne nazwy, to były różne formy. Wiązało się to z tym naturalnym cyklem przyrody, czyli przesileniem słonecznym, następującym w grudniu.
kiedy wreszcie jest to zwycięstwo znowu światłości nad mrokiem, kiedy dni się wydłużają. Więc jakby dla człowieka żyjącego zgodnie z naturą to było naturalne, logiczne i no, pogaństwo opierało się gdzieś mocno na tym cyklu naturalnym. I chrześcijaństwo to przejęło, jak oczywiście wiele dat pogańskich, bo oczywiście nie wiemy, kiedy Chrystus się narodził. Nie wiemy, kiedy Chrystus się narodził. Wielu powie, że być może bardziej w okolicach wiosny, ponieważ jak tam pasterze wypasali owce, to akurat był bardziej taki logiczny czas niż grudzień. Natomiast to jest data bardzo symboliczna. Tutaj świętujemy narodziny tego Boga prawdziwej światłości, prawdziwego słońca, dlatego w hymnografii często jest Chrystus nazywany słońcem sprawiedliwości, światłością i tak dalej. Myślę, że o tekstach porozmawiamy później, ale właśnie tak wydaje mi się, że z grubsza udało się jakoś odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego akurat o tej porze roku. Czy prawdą jest, że chrześcijaństwo zaadaptowało tą grudniową datę, by nie świętować innego pogańskiego święta? No tak, na to wygląda, że to jakby było przemianowane, tak jak i różne pogańskie zwyczaje, z tym świętym, ale i z innymi. Można by powiedzieć, że to taki sposób ewangelizacji swoistej, żeby ukazać ludziom tego Boga prawdziwego. Co więcej, znaczy, czy to data grudniowa, czy styczniowa, bo to też jest istotne, że jednak pierwotnie to było jedno święto razem z objawieniem pańskim no właśnie. I wiązało się właśnie z Nilem i tak dalej. To jest właśnie bardzo ciekawe zagadnienie, bo dzisiaj podejrzewam, że większość osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że pierwotnie nie świętowano Bożego Narodzenia i chrztu Pana Jezusa osobno. Było to jedno kompleksowe święto, które nazywano Epifanią, czyli objawieniem. Tak, Epifanią czy Teofanią, to jakby są te dwie nazwy funkcjonują. Tak, to było jedno święto i dlatego liturgicznie to mamy dużo wskazówek na to, że to było jedno święto. Co więcej, jest jedna jedyna cerkiew, jedna tradycja, która do dzisiaj zachowuje tą kompleksowość, złożoność tego święta, że wszystko świętuje naraz, to są Ormianie. No dobrze, no to w takim razie porozmawiajmy na temat też sensu święta, dlatego że to święto musi być zasadniczo bardzo ważne, skoro poprzedza je długi post, prawda? Tak, no 40 dni postu to jest, nie licząc z Wielkiego Postu, razem z Wielkim Tygodniem, właśnie najdłuższy okres postny. To już ukazuje wagę. Można, owszem, w cerkwi mówimy, że mamy 12 wielkich świąt, 12 największych świąt cerkiewnych. I oczywiście Pascha z Wielkim Tygodniem jest ponad wszystko, święto świąt. Ale wydaje się, że jednak i Boże Narodzenie, i Objawienie Pańskie, bo tu nie jest tak, że Boże Narodzenie jest ważniejsze od Objawienia Pańskiego, to są dwa równoważne święta, że one są jednak troszkę wyżej w tej hierarchii, co właśnie i pokazuje ten post poprzedzający, pokazuje bardzo wyjątkowa Wigilia. To nie jest tak jak zwykła Wigilia Święta, jakiś dzień przed święcia, tylko to jest i ten pościsły i specjalne obrzędy liturgiczne. I oczywiście jakby szereg tych rzeczy liturgicznych, szereg zwyczajów ludzkich. I wreszcie mówimy, i to często występuje w księgach liturgicznych, że Boże Narodzenie razem z Objawieniem Pańskim to jest zimowa Pascha. To już ukazuje, że to jest tylko troszkę niżej od Paschy, ale zdecydowanie wyżej niż pozostałe święta. Jaki jest główny sens teologiczny święta Bożego Narodzenia? Można po ludzku najprościej powiedzieć, że oczywiście, że gdyby Chrystus się nie narodził w tym świecie, no to nie mógłby nas zbawić, nie mógłby przejść krzyża, śmierci i wreszcie zmartwychwstania. No ale to nie brzmi zbyt radośnie, no jakby tak trochę się kłóci z tym, co widzimy wokoło. No, nawet z tyłu widać już choinkę, może nie migającą, ale jednak ze światełkami, z tym wielkim hałasem, z radością, z prezentami i tak dalej, prawda? Ty mówisz niespecjalnie jakoś o radości, tylko o tym, że Chrystus przychodzi, żeby zostać złożonym w ofierze, żeby zostać zabitym. Gdzie tu radość? Znaczy, no to jest akurat klucz naszego zbawienia. To jest akurat taka wola Boża i no w sumie człowiek sam sobie trochę wybrał taki los, można powiedzieć, przez upadek prarodziców Adama i Ewy. Jednak Boże Narodzenie to jest nadzieja. Właśnie nadzieja na zbawienie. I tu, tak jak w cerkwi prawosławnej, nie skupiamy się na Wielkim Piątku, tylko jednak na zmartwychwstaniu.
I tak samo jest tutaj. To nie chodzi tylko, prawda, że Chrystus, owszem, jak staje się człowiekiem, no to znaczy, że jest podatny na wszystkie cierpienia ludzkie. I to jest jakby ten sens negatywny. Nie, bo przez to Bóg jest bliżej nas, jak można czasem w internetach spotkać. Niektóre mądrości internetowe może nie są aż takie głupie, że jest jeden, jedyny Bóg, który chciał się stać człowiekiem. Wszyscy inni ludzie chcieli stać się bogami czy półbogami, tak jak to było w mitologii. A ten jeden, jedyny chrześcijański Bóg, on chciał stać się człowiekiem. Co jest tak bardzo tak piękne i głębokie. Jednak tu dla człowieka jest jeszcze ważna rzecz, co słyszymy w troparionie Biblii Bożego Narodzenia. I to jest sedno obok tej kwestii, że Chrystus się rodzi po to, żeby przejść ze śmierci do życia, żeby nam utorować tą drogę. To ta druga rzecz, i to się ściśle wiąże. Chrystus się rodzi, aby podnieść upadły niegdyś obraz. Upadły niegdyś obraz człowieka, no bo jak Adam i Ewa zgrzeszyli, no to ten Boży obraz człowieku został gdzieś tam zachwiany, zaburzony. Dlatego też Chrystus jest nazywany nowym Adamem i to od samego początku, od swojego narodzenia. Tak, tak. I tu warto zaznaczyć, że Adam w językach semickich znaczy człowiek, czyli to jest nowy człowiek, to jest już ten człowiek Boży, ten, który już ma być ściśle zjednoczony z Bogiem i ma coraz bardziej upodabniać się do tego Boga i w życiu ziemskim, i w przyszłym, i bez narodzenia to nie byłoby możliwe. Nie byłoby możliwe właśnie to odbudowanie w sobie obrazu, realizacji tego zadania podobieństwa, podobieństwa Bożego, czyli jak mówimy w prawosławiu przebóstwienia. Skąd w ogóle wiemy o Bożym Narodzeniu? Gdzie znajdujemy informację, że takie wydarzenie w ogóle miało miejsce? Mamy, właśnie można powiedzieć, że trzy Ewangelie o tym mówią. Ewangelia Marka nie. Ewangelia Jana mówi w sposób bardzo teologiczny i głęboki. To jest prolog Ewangelii Jana, który mówi zarazem o zwiastowaniu, czyli wcieleniu, ale też o narodzinach. To jest to zdanie, gdzie jest mowa, oczywiście, że słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. To zamieszkało, to nie jest jakby taki zwykły czasownik, co my byśmy rozumieli. To trzeba sięgnąć do Starego Testamentu i do rozumienia semickiego, że to się odnosiło zawsze do Boga, do tak zwanego namiotu spotkania, do Arki Przymierza. To były symbole obecności Bożej. To ten czasownik zamieszkanie tutaj już się staje w pełni czymś rzeczywistym, że Bóg jest wcielony, staje się człowiekiem i zamieszkuje wśród ludzi wszystkich. Czyli to jest bardzo taki teologiczny język, a bardzo wprost mówi o tym Ewangelia Łukasza, która najwięcej w ogóle nam podaje informacji i co się stało, jakby wypadki poprzedzające narodziny Chrystusa i same narodziny i to, co działo się potem w dzieciństwie Chrystusa. Oraz Ewangelia Mateusza, która się skupia na pokłonie mędrców królów ze wschodu. A jakieś inne źródła, które no, mogłyby przekonać kogoś, kto niespecjalnie jest religijny, że w ogóle takie wydarzenie miało miejsce? Mamy jakieś dowody w ogóle na fakt Bożego Narodzenia, na narodzenie Chrystusa? No, dzisiaj by się chciało pewnie zajrzeć do aktów stanu cywilnego, prawda? Jakiś akt narodzenia, może coś w tym klimacie? Znaczy, oczywiście mamy apokryfy jeszcze, tak? Ale jakby inne źródła to są, i to nawet w niektórych źródłach żydowskich wspominają to, co czytamy, rodowód Chrystusa, bo ponieważ każdy Żyd musiał mieć swój spisany rodowód w świątyni i jest coś takiego co więcej, tam jakby to było źle zrozumiane, bo oczywiście Maria poczęła jakby w oczach ludzi nie było jasne, kto jest ojcem, tak? I jakby tutaj bulwersujące Żydzi, jak na tamte czasy. Bulwersujące, prawda? Dokładnie. No i teraz bywa, co dopiero wtedy. No teraz to już trochę mniej, no nie, ale wtedy to skandal. I jakby dlatego między innymi tylu Żydów odrzuciło Chrystusa, bo to jakby w tej genealogii jest jasne i w tym, co tam było w tej świątyni, że jakby jakaś panna, tak? Bez ojca, bez męża. Także tu jakby jest taka wskazówka, co tam jeszcze potem, jak no, to był też świat jednak mocno greckojęzyczny, to jeszcze źle rozumieli słowo parfenos, czyli dziewica po grecku. Też ponoć astronomowie, tutaj nie wiem, zupełnie nie zajmuję się naukami ścisłymi, ale są jakieś wskazówki o jasnej gwieździe na niebie, mniej więcej właśnie te około 2000 lat temu, bo
bo to jest około, ponieważ wiemy, że raczej trzeba tam mniej więcej 3-7 lat troszkę się cofnąć, bo nie ten to mnich był, o ile pamiętam, we Włoszech popełnił jakieś tam drobne błędy w obliczeniach. Plus oczywiście zawsze jest ta tradycja ustna. No na przykład w Egipcie obecna, ponieważ słynna ucieczka do Egiptu, tam jednak pierwsze 3 lata życia Chrystus spędził tam. Jakby ten przekaz ustny, zawsze powtarzam, na Bliskim Wschodzie jest bardzo mocny i bardzo silny. I to gdzieś tam się trochę zachowało. Oczywiście wiadomo, że potem to narosło jakimiś różnymi dodatkowymi opowieściami, ale jednak to się nie wzięło tak znikąd. No dobrze, no więc czy te opisy ewangeliczne od Mateusza i Łukasza, one są zbieżne, czy one się czymś różnią? Różnią się, ponieważ jakby u Mateusza, tak jak powiedziałam, jest nacisk na przybycie mędrców ze wschodu. Natomiast u Łukasza mamy bardziej już, znaczy ten opis Mateusza wydaje się, że to już jest jakiś czas po narodzinach, nie wiemy. U Łukasza jest jednak cały piękny wstęp historyczny, prawda, kiedy rządcą Syrii był Kwiryniusz, za Cezara Augusta, kiedy był spis powszechny, a no i właśnie to zresztą jeden z dowodów, bo faktycznie był taki spis powszechny ludności mniej więcej te 2000 lat temu. Jakby Łukasz, on zresztą pisał Ewangelię, Dzieje Apostolskie, tak starając się być takim prawdziwym historykiem, że zbierał różne źródła. I tutaj jest takie wprowadzenie, czego u Mateusza nie ma. Mateusz jednak pisał bardziej dla Żydów, stąd jakby przy narodzinach jest więcej cytatów ze Starego Testamentu odnośnie czy zabicia młodzianków Betlejem, o gwieździe. Natomiast Łukasz pisał jednak bardziej dla pogan. I jakby tutaj już widać tą różnicę w narracji, że on już ma taki właśnie ten wstęp historyczny, skupia się na pasterzach, także też jest tutaj są pewne różnice. Bogu Rodzica jest gdzieś tutaj, bardziej się wysuwa tak na pierwszy plan, można powiedzieć, że wszystkie sprawy zachowała w swoim sercu. To jest też jedno z takich znamiennych zdań Ewangelii, które paradoksalnie dużo mówi też o Bogu Rodzicy. No więc może tak przejrzyjmy, tak mniej więcej, oczywiście podejrzewam, że większość oglądających no plus minus kojarzy historię Bożego Narodzenia, ale może tak przejdźmy chronologicznie, prawda, wydarzenia. Najpierw nie możemy inaczej rozpatrywać Bożego Narodzenia bez faktu zwiastowania, dlatego jednym z tematów naszych wcześniejszych rozmów było święto zwiastowania, więc Archanioł Gabriel zwiastuje, przywnosi jej dobrą nowinę, którą akceptuje młoda dziewica Mariam w Nazarecie. I z tego Nazaretu, prawda, mija ten czas 9 miesięcy, no ale no po co ona się w ogóle rusza, no, z tego Nazaretu? No po co w ogóle jechać gdzieś na południe? No to jest kawał drogi, prawie no ponad 150, prawie 200 kilometrów. No właśnie tak, bo jak ktoś nie jest zorientowany w geografii Ziemi Świętej, to może też się nie orientować. No teraz droga nie jest zła jeszcze, no nie da się, no chociaż trzeba przekroczyć te terytoria też trochę palestyńskie, no nie, chociaż jest taka bardziej okrężna droga, no nie, i lepsza przez Izrael, ale z drugiej strony w dalszym ciągu, no nie, jednak to jest kawał drogi, ale no wtedy bez samochodu, po co kobieta w ciąży wybiera się gdzieś w tak daleką podróż, no dodatek jeszcze, gdzie Nazaret, prawda, no nie, jeszcze musi zejść w depresję Morza Martwego, prawda, no nie, i później znowu się wspinać, no nie, bo Betlejem znowu jest wyżej nad poziomem morza. Tak, no tak jak wspomniałam, ewangelista Łukasz daje tutaj wstęp historyczny, jak widać on jest istotny, ponieważ bez tego spisu powszechnego Maria z Józefem nigdzie nie musieliby się ruszać, tylko by w spokoju czekali rozwiązania w Nazarecie. Jednakże każdy musiał się zapisać, jakby czy spisać właściwie w swoim mieście rodzinnym. No nie wiem, to można porównać tak jak teraz, zameldowanie, tak? No to też jest jednak istotne. Jak chcemy załatwić jakieś sprawy, to jednak raczej w swoim urzędzie, tam gdzie się jest zamordowany, bo inaczej nie jesteśmy zarejestrowani, nie no, wiedzą, i w tym mieście. No teraz ePUAP jeszcze działa, prawda? No i... Tak, no teraz już troszkę się zmienia, ale jeszcze nawet do niedawna, tak? No w każdym razie... Dlatego musieli się udać do innego miasta, bowiem zarówno Maria i Józef byli potomkami króla Dawida, byli z pokolenia Judy. Jakby ich takim rodzinnym, rdzennym
miastem, właśnie miastem to za dużo powiedziane, miejscowością, było Betlejem, które jest dosyć blisko Jerozolimy, które ogółem jakby nie było jakoś specjalnie, powiedzmy, poważane. Oprócz tego jakby zachowało się w pamięci, że owszem, miasto króla Dawida, ale król Dawid, jak wiemy, został zabrany gdzieś tam z pastwisk, żeby zostać królem, także to jakby nie było nic, powiedzmy, spektakularnego. No tylko wszystko oczywiście Bóg układa jakoś na cały czas przed, można powiedzieć. I już proroctwa, zwłaszcza proroctwo Michała, mówiło o Betlejem, że ty niby najmniejszy, ale jednak jesteś największym spośród miast Judy. Bo tak z ciebie się narodzi Zbawiciel. No i tak się dzieje właśnie dzięki temu spisowi. Jezus Chrystus nie przychodzi w Nazarecie na świat, ale właśnie w owym Betlejem. Dlatego muszą się akurat tam udać. No i znowu tutaj kolejny taki zamysł Boży. Sama nazwa Betlejem, Betlehem czy Bejtlehem w językach semickich, dosłownie dom chleba. Właśnie, jaki chleb? Oczywiście o co chodzi z tym chlebem? Prawda? Piekarnia jakaś, czy co? Nie wiem. Co to za nazwa? Nie, no jak tak nazwać można w ogóle jakąś miejscowość? O co chodzi w ogóle z tym chlebem? Znaczy, w ogóle warto zaznaczyć, że Semici uwielbiają jakby nazwy miejscowości Bejt, czyli dom i coś tam. Jednak oczywiście, tak właśnie, opatrzność Boża tutaj jakby nie chodzi o zwykły chleb, ale bez wcielenia Bożego, bez narodzin Chrystusa nie mielibyśmy Eucharystii, czyli chleb i wino. Także tutaj jest już wyraźne wskazanie na wcielenie Syna Bożego w bardzo taki sposób głęboki, może na początek nieoczywisty dla osób spoza kręgu semickiego. Co więcej, tam kiedyś w jednym z felietonów pisałam, że lachm jakby pierwotnie w językach semickich to nie był tylko chleb, to był w ogóle podstawowy pokarm, bo akurat w arabskim potem poszło jakby znaczenie, że to jest bardziej mięso, ale to jest podstawowy pokarm, czyli dom podstawowego pokarmu. I zarówno mamy w psalmach zapowiedzi, jak i potem oczywiście Nowy Testament już jest wypełnieniem, że sam Bóg siebie daje na pokarm. Mądrość przygotowała ucztę. Zasmakujcie, jest Pan, zasmakujcie. Czyli tutaj już jest taka cała piękna, głęboka teologia i proroctwo. Także to ma głębokie znaczenie, a nie tylko, że był jakiś po prostu spis powszechny i tak jak teraz, nie wiem, byśmy tak jak jest to parę lat, że spisują nas i tyle. Tylko to już dlatego taki głęboki zamysł, że musieli się udać w tą podróż mimo wszystko. No dobra, no więc jesteśmy w Betlejem i nie ma miejsca. Tak, nie ma miejsca, ponieważ właśnie jest ten spis, więc się domyślamy tych tłumów, bo to był jakiś spis po dłuższym czasie, tak? Także tam wszyscy zmierzali do tych swoich jakby rodzinnych miejscowości. Tutaj jest ten brak, powiedzmy, gościnności, uczynności ludzkiej, co ma taki też wymiar smutny akurat w Bożym Narodzeniu, bo nikt nie chce przyjąć tej kobiety, która zaraz ma urodzić. Więc szukają miejsca gdzieś właśnie na obrzeżach tej miejscowości. No i mamy tutaj przekaz, że żłób ze zwierzętami, no to była jakaś grota, tak? No, to nie, jakby Semici nie znają budowania, tak jak my, jakichś szup z drewna i stajenek i tak dalej, bo to byłoby szkoda drewna po prostu. No właśnie, bo to też jest ciekawe, że jednak no nie gdzieś w tej europejskiej wizji Bożego Narodzenia widziałem przede wszystkim miejsce narodzenie jako jakąś taką drewutnię, prawda, jakąś taką szopkę zbudowaną z drewna, może nie jakiejś najlepszej jakości, ale jednak drewnianą, prawda? Tak. To się chyba trochę kłóci, prawda, z wyobrażeniem tego w ogóle jakby z rzeczywistością, wtedy nawet blisko wschodnią. Tak, no chyba człowiek ma coś takiego, że musi, żeby dotrzeć do jakby swoich, nie wiem, powiedzmy rodaków, do ludności tubylczej, no jakby w swoim, powiedzmy, kodzie kulturowym, tak myślę. I jakby dla Europejczyka, dla jednych ta grota mogła być zrozumiała, dla niektórych niekoniecznie, bo już trzymali zwierzęta gdzieś właśnie w, może szopa prosta, zbita z desek, ale jednak. Choć ja kojarzę Duccio, on taki malarz włoski,
który no mocno się inspirował Bizancjum. To już był jakiś czas po schizmie, ale powiedzmy, że ta ikona zachodnia to nie były jeszcze naturalistyczne obrazki. I u niego jest bardzo ciekawe, bo jest grota i jakby w ramach groty jednak ta szopa z Gdzieś tam w drewna. środku jednak coś, jakieś zabudowania są. Tak. No ale jakby wracając do tych kręgów bliskowschodnich, jednak ktokolwiek był gdzieś tam na Bliskim Wschodzie, w jakimś kraju, czy nawet niekoniecznie, Cypr na pewno, Grecja może też, czy Turcja, no to wiemy, że jest dużo takich pieczar i właśnie to jest idealne miejsce, żeby trzymać zwierzęta. Tam jest taki naturalny trochę chłodek, można ustawić jak to powiedzieć, urządzenia do pokarmów, ja nie jestem, jestem miejskie dziecko. Paśniki. W każdym razie, że dla tych zwierząt może być dobrze i zarazem, że nie mieszkają w domostwie, o tak. Mhm. No ale to też nie jest przypadkowe, że Chrystus rodzi się wśród zwierząt. Tak, jednak tutaj jakby tak jak grzech, upadek pierwszego człowieka dotknął całego stworzenia, i tak samo jest z tym przywracaniem obrazu Bożego, że to też wpływa na całe stworzenie. I oczywiście mamy tutaj i tą gwiazdę słynną, ale też i zwierzęta. I co więcej, w proroctwach mamy, że właśnie to wół poznaje swego pana. Drugi człowiek nie, bo przecież Chrystus został odrzucony, nie znalazło się miejsca w gospodzie. Ale jednak zwierzęta tak, poznają Zbawiciela. No i później mamy oczywiście szereg kolejnych wydarzeń, tak? Chrystus się rodzi wśród zwierząt, mamy pasterzy, naturalnie, tak? Bo przychodzą, bo objawia im się anioł, ale no właśnie, dlaczego zwykli jacyś prostacy, no to nazywajmy sprawę po imieniu, ludzie, którzy analfabeci, prawda? Oni pierwsi przychodzą. Jak to się stało, że na świat przychodzi Zbawiciel, na świat przychodzi sam Pan Bóg i witają go nie jakieś czerwone dywany, prawda, trąby, fanfary, tylko no wieśniacy. Jak to tak, prawda? Cóż to za chór? Wieśniacy, może wiesz, jacyś zbójnicy, uciekinierzy, też tak mogło być. Niektórzy podają taką interpretację, że no kto by normalny w środku nocy szedł gdzieś wypasać owce i krążąc po jakichś tam skałach. No to swoją drogą jest dosyć ciekawe, prawda? Bo jednak jakoś tak się mówi, że jednak no te zwierzęta się jakoś na noc wracają, prawda? Gdzieś do jakiejś groty, no w tym wypadku, czy do innej stajenki. Ale to ktoś się jeszcze po nocy gdzieś podróżował. Tak. Dlatego raczej się wydaje, że to były jakieś podejrzane persony. W każdym razie to jest to oczywiście ukazanie wielkiej pokory Boga. To jest taka, myślę, że zasadnicza rzecz, bo jakby człowiek zgrzeszył przez swoją pychę, bo chciał być jak Bóg, a tutaj Bóg wszystko w tych swoich narodzinach, w staniu się człowiekiem odwraca, pokazuje, jaka powinna być droga prawdziwa człowieka, żeby stał się tym Bogiem, tak, oczywiście z małej litery, że to nie przez pychę, a przez pokorę. Dominika, zburzyłaś w ogóle już cukierkowe wyobrażenie o szopce, prawda, już nie dość, że jest jakaś grota, kamienie, zwierzęta mniej lub bardziej dzikie, miejsce, z którego mi zwierzęta nie jedzą, no nie, bo jesteś z miasta, nie wie, że to się żłób nazywa, prawda? Tutaj uśmiecham się, dlatego że już ci, którzy oglądają, przypominają nam o tym. Jeszcze jakie dziwa nam tutaj opowiesz o Bożym Narodzeniu? Co jeszcze takiego? No nie, co się nie zgadza nie z tą szopką? Jeszcze powiesz, no nie, że trzej królowie to wcale nie królowie, no to już w ogóle pewnie wszyscy padną. Takie dzieciństwo zaburzone. Nie, w każdym razie tak. Tak, wskazanie na pokory. Ale też oczywiście ma to jakiś taki wymiar praktyczny, tylko to już trzeba zestawić to z Ewangelią Mateusza, że mamy tego złowieszczego Heroda, który bał się powiedzmy konkurencji. Więc jakby on się od razu dowiedział wprost, że tutaj się narodził jakiś inny król, no to byłoby wielkie niebezpieczeństwo, tak? Dlatego to nie jest tak, że wszyscy mogli się dowiedzieć od razu, to jest raz. Dwa, już było odrzucenie na początku i to brak miejsca w gospodzie. I Józef, który nie wiedział najpierw w ogóle co począć z tą Marią, no bo właśnie ojciec nieznany, ta jeszcze nie zamężna, więc już jest i takie odrzucenie społeczne. Więc jakby oczywiście te aspekty. No tak po ludzku facet miał naprawdę przekichane, naprawdę, no to jest... Jeśli ktoś byś tak dzisiejszymi kategoriami na to patrzył, no to jest świętość od razu za sam fakt tego, że on to akceptował pomimo wielkiego dylematu, jaki w sobie miał, no nie, ale jednak
wziął na barki to wszystko, no jako wolę Bożą. No dzisiaj podejrzewam, że koniec rzędem temu, kto by w ogóle przystał na takie warunki. Tak, taka cierpliwość i taka prawdziwa męskość, że wziął jednak pod swoją opiekę, tak, tę kobietę i to małe dziecko, które nie jest jego. A o co chodzi w jeszcze ogóle udaje się, z tymi stróż jeszcze ucieka. A o co chodzi w ogóle z tymi ludźmi ze wschodu, zwanymi królami lub mędrcami lub magami? Może jeszcze tylko z pasterzami w sumie, bo to też jest takie nawiązanie do historii tego króla Dawida, który się wywodził z tego Betlejem. Jak wspomniałam, on też był prostym pasterzem. I Bóg nieraz wybierał właśnie takich, widać, bardzo prostych ludzi do objawienia im wielkich dzieł Bożych. Bo jednak ci pasterze poszli, tak, tam i zobaczyć, co się dzieje. Choć to na pewno, to chyba nawet trudno sobie wyobrazić, tak, że możliwe właśnie jacyś rozbójnicy uciekają przed wymiarem sprawiedliwości, gdzieś wędrują z tymi owcami po skałach, a tu nagle aniołowie się ukazują i mówią, że się narodził Mesjasz. Mesjasz, który się okazuje jakimś małym dzieciątkiem w grocie pomiędzy dzikimi zwierzętami. No właśnie, no chyba tak. Ciężko było komuś rozpoznać nawet w nim Mesjasza, gdyby nie ciąg kolejnych wydarzeń, czyli no przede wszystkim objawienie aniołów, którzy mówili... Tak. Sami siebie prawdopodobnie by jakby nie do końca odkryli, że to jest Boże Dziecię, prawda, że to jest ten Mesjasz, na którego czy byli dobrymi, czy byli złymi ludźmi, ale jednak mimo wszystko, jeśli byli Żydami, oczekiwali. No dobrze, no ja nie mogę się doczekać w końcu. No powiedz nam w końcu o tych trzech panach, no nie podróżującymi, oglądającymi gwiazdę, no niektórych gwiazda prowadzi do miejsca, gdzie było dziecię. Co to w ogóle za ludzie? No nie, po co? Znaczy w ogóle najpierw liczba trzy, czy ich tak naprawdę było trzech. To jest, od tego trzeba zacząć, bo to tak jakby się utarło w tradycji przez to, że przynieśli trzy dary, złoto, kadzidło i mirrę. I stąd jakby wydało się logicznym, że każdy przyniósł jeden z tych darów. I tak często są w ikonografii przedstawieni jako trzej, ale już w hymnografii i w Ewangelii przede wszystkim nie mamy ilu. Nie ma liczby podwójnej, czyli wiadomo, że więcej niż dwóch. Ale czy ich było trzech, czy czterech, czy dziesięciu, to tego tak naprawdę do końca nie wiemy. To jest jedna rzecz. Druga, gdzieś tam czasem krąży takie podanie, legenda o czwartym mędrcu, który dotarł dopiero w Wielki Piątek. Tak, on miał tam różne perypetie. No właśnie, mu to w ogóle zajęło, jakieś 33 lata, prawda, żeby tak. Dotrzeć... No w ogóle też warto zaznaczyć, że owi mędrcy, co dotarli powiedzmy na czas, to raczej nie wyruszyli na miesiąc przed, ale jednak dużo wcześniej, bo mówi się mędrcy ze wschodu. Wschód w ówczesnym rozumieniu, a co widać też na przykład w tytule patriarcha antiochińskiego, to była prowincja wschodnia cesarstwa rzymskiego, ale często w ogóle wschód gdzieś tam dalszy, czyli to tereny dzisiejszej Persji, a może nawet jeszcze dalej, tereny Indii. Bardziej się raczej mówi o Persji, ponieważ jakby Persowie słynęli z nauk astrologicznych właśnie o gwiazdach. Dlatego my często jakby tutaj w terminologii cyrkiewnej mówimy mędrcy. Mędrcy i magowie. Królowie to gdzieś tam oczywiście też się pojawia, tak, caryje, królowie, ale jednak często się mówi tak, czyli ci wolswi. I wolswi, tak, czyli mamy tych mędrców i magów, no bo oni się zajmowali właśnie astrologią, czyli jakby szukaniem zjawisk jakichś na niebie i interpretowaniu, co się wydarzy. Także bardzo możliwe, że oni już nawet na ileś lat wstecz dostrzegli takie zjawisko, przygotowywali się do podróży i wreszcie w nią wyruszyli. No ale tak jak mówimy tutaj z Nazaretu do Betlejem 150 kilometrów, tutaj to mamy już kilkaset kilometrów. To jest dopiero droga w tamtych czasach. Dużo, dużo większa. Także też do końca nie wiemy tak naprawdę królowie, czy to byli jacyś książęta z jakichś państw. Na pewno to byli jacyś ważni dostojnicy i na pewno osoby o wysokiej randze społecznej. No i takowymi byli właśnie ci astrolodzy, można powiedzieć, na terenach tej dzisiejszej Persji. No i się wydaje, że to były raczej takie osoby. Także kolejne takie nietypowe, bo wcale nie z narodu wybranego, tylko jacyś poganie, to można by powiedzieć, jakby teraz jakiś wróżbita z programu telewizyjnego. Oho. Aż tak. Byłby zaproszony.
No, tylko powiedzmy bardziej No zorientowany, dobra. bo jednak tamci byli powiedzmy jednak myślę bardziej wykształceni, bo jednak potrafiali obliczać tak te ruchy gwiazd, więc może, ale jednak powiedzmy coś w tym stylu, jakby przynajmniej z perspektywy takiego przeciętnego No Żyda, tak, no no to tak pojawia się średnio takim. religijnie, co? No tak, tutaj kolejny Boży paradoks Ojej. mamy. No dobra, no to już przełamał tyle konwenansów, no nie, ze swoim narodzeniem Pan Jezus, że no, wszedł no, ostro. I przynoszą mu te dary, prawda? Mirrę, kadzidło i złoto. Też nieprzypadkowo. Tak, oczywiście. Tutaj mamy. Po co mirra, po co kadzidło, po co złoto? Tak, złoto no to jest bardziej taki symbol królestwa, bogactwa. Mirra, tak, to jest zapach. To też jest związane z. Jak to się mówi? Też związane oczywiście ze statusem, bo ta mirra była szalenie droga. To nie jest coś. I to też jakby jest takie wskazanie na króla, tak? Bo to się zawsze też wiąże z namaszczeniem. I na króla, i na Mesjasza, ponieważ Mesjasz to dosłownie znaczy namaszczony, dość wytarty olejem. I mamy wreszcie kadzidło. Kadzidło, i znowu tutaj tak zabrzmi trochę smutno, bo owszem, też jako wskazanie na Boga, ale też jednak kadzidło wiąże się już gdzieś z obrzędami choćby pogrzebowymi. Także to też już jest skazanie trochę, że ten, co się narodził, na co jest skazany, że tak powiem, czyli na śmierć. Także też jest już taki zwiastun bardzo dobitny. Świadectwo zgonu już nad nim ciąży. Chyba tak w którejś kolędzie zresztą znajdujemy taki fragment. No dobrze, wydaje mi się, że ogólnie historię Bożego Narodzenia już sobie przyswoiliśmy. Trochę zburzyłaś ten cukierkowy obraz radosnej stajenki. Ale teraz porozmawiamy może o tym, jak to wygląda w takim razie z naszej prawosławnej perspektywy liturgicznie, bo to też jest arcyciekawe, że te wszystkie wydarzenia, one jednak przeżywamy je odpowiednio też wcześniej, tak jak mówiłaś o tym chyba w poprzednich naszych spotkaniach, że mamy przedświęcie, gdzie zbliżamy się z dziewicą do groty, która gdzie ma narodzić, że to jest chyba taki fragment przedświęcia, prawda, czy na godzinach chyba kanonicznych, że owieczka idzie narodzić baranka, prawda? Tak, Opowiedz to nam jest więcej bardzo. w zasadzie o tych może dniach przed Bożym Narodzeniem i o samym Bożym Narodzeniu, ale też i po Bożym Narodzeniu, dlatego że one są ważne. Troszkę tam na jednym spotkaniu chyba o poście bożonarodzeniowym wspominaliśmy o tych dniach przedświęta, że Boże Narodzenie jest o tyle wyjątkowe, że ma aż kilka dni przedświęcia, nie jedno, ale się zaczyna. No, zasadniczo od 20 grudnia, bo w niektórych tradycjach to już tam nawet 17. W każdym razie tych dni przedświęcia jest aż kilka. Już jest wtedy specjalny troparion. Przygotuj się Betlejem. Także to już jest wskazanie, jak ważne jest to miejsce, gdzie się narodzi Chrystus. No i kontakion przedświęcia dzisiaj dziewica podąża do groty, żeby urodzić. No ale to nie jest koniec, ponieważ te dni przedświęcia wiążą się też z takim ścisłym postem, przygotowaniem, ale zaczyna się jeszcze jednak bardzo ciekawa rzecz, czyli od 20 grudnia, jakby tak Wielki Tydzień można powiedzieć, bo się nazywają te dni Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek, mimo że niekoniecznie zawsze wypadną faktycznie w ten poniedziałek, wtorek i tak dalej. I hymny tych dni nawiązują i melodią, i strukturą wyraźnie do wielkotygodniowych. Jeden z moich ulubionych to jest kanon 22 grudnia, czyli jakby odpowiednik Wielkiego Czwartku. Ja sama bardzo lubię kanon Wielkiego Czwartku i on jest bardzo analogiczny i w melodii, i w tekstach, gdzie żłób staje się jakby stołem eucharystycznym, można powiedzieć, tu są te analogie. Ale co więcej, i tutaj już znowu będzie może powiedzmy trochę smutniej, ponieważ 23 i 24 grudnia to są wyraźnie jak Wielki Piątek i Wielka Sobota, można powiedzieć, ponieważ mamy piękny kanon na powieczerzu 23 grudnia wieczór. W cyrkiełkosłowiańskim zaczyna się od tych samych słów, wolnoju morskoju, to co myślę, że dobrze kojarzymy z Wielkiej Soboty, czyli ten, który. Za falami tak morza.
Tylko oczywiście tutaj jest, jakby tam jest mowa o Żydach, którzy zabijają Chrystusa, tutaj jest mowa o Herodzie, który się już czai, żeby zabić Chrystusa. Także tu jest dużo tych analogii. I mamy wreszcie sam dzień Wigilii, tu już jest śpiewany inny troparion, już nie ten Przygotuj się Betlejem, ale troparion ściśle Wigilii Bożego Narodzenia. Czyli napisowasz z inną Maria z Józefą, czyli że gdy był spis ludności, tak, to Maria z Józefem poszli się zapisać i tam właśnie to ostatnie zdanie, ale to jest, że Chrystus się rodzi, aby podnieść upadły niegdyś obraz. Kontakion zostaje ten sam, co z przedświęcia, ale już Wigilia ma bardzo wyjątkowe nabożeństwa, które oprócz właśnie objawienia pańskiego nie ma żadne inne święto. No, owszem, Pascha, właśnie Wielki Piątek ma pewne podobne rzeczy, bo jucznia to jest jeszcze powiedzmy, no owszem, jest tutaj dużo hymnografii, właściwie wszystko Poczekaj. Się na tym skupia. Czyli to znaczy, że Wigilię Bożego Narodzenia coś jeszcze się w cerkwi dzieje, poza tym, że w kuchniach akurat karp truchleje, tak? Tak, tak, no no zdecydowanie to Wigilia. wydaje mi się, że wiele osób może wprowadzić to w wielkie zaskoczenie, bo jednak chyba dla wielkiej ilości osób, też to widać chyba po frekwencjach, po nabożeństwach, że jednak ten dzień Wigilii jakoś niespecjalnie się komuś kojarzy z tym, że coś w cerkwi może się dziać, coś bardzo ważnego. No tak, a w cerkwi się dzieje bardzo dużo. Bym powiedziała, że jeden z takich najbardziej złożonych dni liturgicznych w roku i wyjątkowych. Bo mamy, ja zresztą powiem, akurat raz miałam możliwość uczestniczyć właśnie we wszystkich nabożeństwach Wigilii. Nie mówimy o Bożym Narodzeniu, o Wigilii. W Libanie 2 lata temu, no to jucznie, królewskie godziny i liturgia z wieczernią, no to tak 4 godzinki, Wigilii. No to nie ma szans już, prawda? No nie, karpiu wybacz, tak? No bo oni nie mają wieczerzy wigilijnej, no to, ale to może dlatego potem pewnie jeszcze nie mają, prawda? No, wiele innych narodów też nie ma. To jest trochę taki nasz zwyczaj. Znaczy w większości w ogóle tradycji nie ma. Może nie. Do wieczerzy jeszcze trochę czasu. Mamy właśnie najpierw ową jucznię, która jest faktycznie rzadko sprawowana. Mamy potem królewskie godziny kanoniczne, które są zasadniczo 3 razy w roku. Wigilia właśnie objawienia, Bożego Narodzenia, Wigilia Objawienia Pańskiego i Wielki Piątek. Owszem, znamy godziny kanoniczne, tak zwane czasy, no bo one są przed liturgią czytane, tak? Myślę, że w wielu parafiach, czy właściwie wszystkich, przynajmniej ten trzeci czas, czas szósty też, może być dziewiąty przed wieczernią, pierwszy pojucznie i tak dalej. Także jakoś z tym jesteśmy zaznajomieni. Jednak są, już to nazwa wskazuje, królewskie czy też carskie godziny, czasy, czyli to już znaczy, że coś jest innego, coś wyjątkowego. I faktycznie jest tak, że każda godzina, pierwsza, trzecia, szósta i dziewiąta są bardzo rozbudowane, bo po pierwsze każda z tych godzin ma przypisane normalnie 3 psalmy, te psalmy się zmieniają, żeby były dostosowane do treści. Po drugie, mamy na każdej z tych godzin czytanie fragmentu odpowiedniego ze Starego Testamentu proroctwa, mamy czytanie apostolskie, apostoła i mamy czytanie Ewangelii. Także już to widać, jak to wydłuża. I jest to sprawowane, to też właściwie nabożeństwo, które może się odbyć bez kapłana, właściwie samym lektorem i wiernymi, można powiedzieć, bo jest właściwie przed carskimi wrotami. No jak jest kapłan, to jeszcze oczywiście dokona okazania na każdej z tych godzin, ale widać to już faktycznie, że jest bardzo rozbudowany. Też te godziny kanoniczne są jednak w większości czytane, tu mamy dużo więcej śpiewów, tu mamy też hymny znowu nawiązujące do Wielkiego Piątku. Tak jak Wielki Piątek śpiewamy, ludu mój, ludu, cóżem ci uczynił, tak tutaj Józef się pyta, cóż on takiego zrobił, że jest jego oblubienica, tak i nie wiadomo, kto jest ojcem. Tutaj ludzie są tym faktem zbulwersowani i tak dalej. Także to też jest taki dramatyczny hymn. Jednym z najbardziej takich, jeszcze bardziej dramatycznych hymnów właśnie na królewskich godzinach kanonicznych to jest dokładnie hymn analogiczny do Wielkiego Piątku. Tam Wielki Piątek śpiewamy dzisiaj wisi na drzewie, tutaj dzisiaj rodzi się z dziewicy i w wielu tradycjach jest tak, że psalmista wychodzi na środek cerkwi, takim właśnie dramatycznym głosem to śpiewa, zaciągając i potem może najwyżej chór powtórzyć.
I ostatnie zdanie, tak jak Wielki Piątek jest pokaż nam Twe chwalebne zmartwychwstanie, tak tutaj jest pokaż nam Twe chwalebne objawienie. To już pokazuje, że te święta są ściśle związane i że wręcz można by powiedzieć, że objawienie pańskie jest takie ciut trochę bardziej triumfalne. No i mamy te królewskie godziny kanoniczne, no ale to nie jest koniec, no Boże, jest Wigilia, bo dochodzimy do jednej z najpiękniejszych, moim zdaniem, liturgii w ciągu roku i najbardziej wyjątkowych. To jest liturgia świętego Bazylego Wielkiego, łączona z wieczernią, ona się właśnie zaczyna od wieczerni. Także to już jest coś wyjątkowego, to już wskazuje, że ta liturgia powinna być gdzieś tam popołudniem. I faktycznie chyba w Grecji jest tak, u nas jakoś się przyjęło bardziej, żeby była rano. I właśnie już z tego wiemy, dlaczego jest pościsłe Wigilię. Owszem, też przygotowanie do Wielkiego Święta, ale też jakby wyraz praktyczny, no bo obowiązuje jakby bycie naczo przed liturgią, żeby przystąpić do Eucharystii. Więc jak mamy, jak jest wieczernia, no to oczywiście mamy sporo sticher, czyli stosownych hymnów. Ale na tym nie koniec, bo mamy jedną z najbardziej rozbudowanych liturgii i słowa w ciągu roku, bo mamy aż 8 czytań ze Starego Testamentu. Normalnie na wieczerniach przed wielkimi świętami to są tylko 3 czytania. Tutaj mamy ich aż 8. Co więcej, mamy dwa, można powiedzieć, takie kantyki, pieśni analogiczne, jak jest w liturgii, na liturgii Wielkiej Soboty. Mamy odpowiednio kantyk Mojżesza, czyli po przejściu przez Morze Czerwone i kantyk Trzech Młodzieńców, czyli po 15 czytaniach. Tak i tutaj mamy po 3 czytaniu i po 8. To są takie, można powiedzieć, nie są to ściśle ody biblijne, nie są pieśni biblijne, ale oczywiście czerpiące z tego. I wtedy carskie wrota się otwierają. Królewskie wrota się otwierają, to znaczy, że coś ważnego i tak jak normalnie na czytania ze Starego Testamentu siadamy, tak na moment tych śpiewów wstajemy. Potem mamy czytanie apostoła i tutaj już przed tym czytaniem apostoła mamy proklamację, że jam ciebie dziś zrodził, to jest cytat z psalmu. Aż wreszcie Ewangelia i tutaj jest ta Ewangelia o właśnie z Łukasza, to jest narracja świętego Łukasza, to, co przynajmniej w niektórych domach się czyta w ramach wieczerzy wigilijnej. To jest właśnie ta Ewangelia. Liturgia świętego Bazylego, czyli ona jest bardziej rozbudowana, jest dłuższa, ma dłuższe modlitwy, ma inny hymn do Bogu Rodzicy, nie dostojno jest, czyli godnym jest, ale o Ciebie raduje się, czyli Tobą raduje się wszelkie stworzenie. Ma troszkę inne rozesłanie i co więcej, po tej liturgii dopiero śpiewa się po raz pierwszy troparion narodzenia. Wtedy się wynosi ikonę narodzenia Chrystusa, ale też jest w ciągach liturgicznych, że ta ikona powinna być tylko wyniesiona na chwilę. To jest jakby proroctwo i nie powinno się dopuścić, żeby ktokolwiek tę ikonę ucałował, bo ta ikona dopiero powinna być wyniesiona na sticherach na Wielkim Powieczerzu, tak już do, że tak powiem, żeby wierni się pokłonili. Także to jest bardzo piękna, wyjątkowa, rozbudowana liturgia, tak zupełnie inna na tle innych w ciągu roku. No także już widać, ile się dzieje w tą Wigilię w cerkwi. I dopiero potem mamy wieczerzę wigilijną u Słowian. No myślę, że to dla wielu osób może być niemałe zaskoczenie. Bo też nie wszystkie parafie mogą sobie pozwolić w zasadzie też na cały ten cykl wszystkich nabożeństw, no bo jak widać one są bardzo kompleksowe i bardzo się różnią od tych nabożeństw, które znamy jednak w codziennej parafialnej praktyce. Tak, no to trzeba i psalmisty, i najlepiej kilku lektorów, żeby nie jedna osoba to wszystko czytała, no, także to jest... Biorąc pod uwagę, że to jeszcze, że to dopiero jednak początek, prawda, naszych świątecznych tak. Obchodów. No właśnie tymi... I co dalej? No dobra, no w naszej tradycji kończą się te nabożeństwa, idziemy do domu, prawda, spożywamy wieczerzę wigilijną i co dalej? Tak, i co dalej? Tutaj jest już znowu bardzo będzie zależeć od tradycji, bo mamy trzy opcje, myślę. Opcja numer jeden. Tak, czyli opcja numer jeden. Chyba w Polsce albo w ogóle jej nie ma, albo najrzadsza, dlatego może od niej zacznę. Za to bardzo popularna, chyba najbardziej myślę w Serbii. Czyli najpierw jest Wielkie Powieczerze przed wieczerzą wigilijną, przed wieczerzą jest Wielkie Powieczerze Bożego Narodzenia i dopiero potem wieczerza i w nocy jucznia i liturgia Bożego Narodzenia. W nocy może być równo o północy, może gdzieś być siód przed, tuż po, ale tak mniej więcej. To jest jedna opcja. Opcja numer dwa.
Tak, druga opcja to na przykład z mojej parafii w Warszawie, czyli mamy, najpierw jest też przed wieczerzą wigilijną, wielkie powieczerze Litija, czyli błogosławieństwo chlebu z modlitwą za cały świat, jucznia, dopiero potem wieczerza i następnego dnia rano liturgia Bożego Narodzenia, czyli to jest opcja numer dwa i opcja numer trzy wreszcie, też w wielu miejscach w Polsce i tak w Libanie też w czymś takim uczestniczyłam właśnie, czyli wieczerza, tam gdzie jest ta wieczerza, czyli mówimy na warunki polskie, jest ta wieczerza i godzina to bardzo zależy. W Libanie to tam zaczynali wcześniej, gdzieś o 20. W Polsce mi się wydaje, że to bardziej 22, 23. Mamy wielkie powieczerze, litija, jucznia i liturgia. Także to już jest taki zestaw deluxe, można powiedzieć. Albo, nocny. Albo bardzo praktycznie, żeby nie iść do cerkwi kilka razy. Tak. Tak, no to właśnie zależy od warunków i okoliczności. I intencji. Tak. No dobrze, no i właśnie. Czy jest coś wyjątkowego? No wielkie powieczerze. Zacznijmy może od wielkiego powieczerze. Co jest wyjątkowego w ogóle w tym nabożeństwie? Bo to jest nabożeństwo, które nam się kojarzy głównie z okresem Wielkiego Postu, prawda? Tak, normalnie to jest właśnie wielkopostne nabożeństwo, no ale Wielkie Powieczerze w ogóle wiąże się z postem, tak? I jakby dlatego też tą Wigilię jak najbardziej wskazuje, że Wielkie. Wielkie ma też jakby więcej śpiewów. Wielkie Powieczerze jest bardzo wyjątkowe, ponieważ ono, można powiedzieć, jest takim obrazem tego Starego Testamentu, że jest ten, powiedzmy, półmrok, jest dużo melorecytacji, mamy dużo psalmów. I mamy te kilka momentów w trakcie tego nabożeństwa, bo to ono trochę się różni od tego wielkopostnego, jednak to trzeba zaznaczyć, ono jest jednak już trochę bardziej świąteczne. Mamy kilka momentów, gdzie następuje, powiedzmy, taka jasność, gdzie się otwierają carskie wrota i gdzie jest śpiew z nami Bóg. To jest ten sam hymn, co akurat śpiewany w Wielkim Poście, ale tu ma zupełnie inny wydźwięk, bo tu jakby ściśle się wiąże z Bożym Narodzeniem. To są wersety proroctwa Izajasza. To są wszystkie imiona Mesjasza, tak? Książę Pokoju, Wielki Doradca i tak dalej, Anioł Wielkiej Rady. I często, no, znaczy często, nie wiem, no, na przykład w mojej parafii, tak jak normalnie z nami Bóg, no to by wygłosił diakon w stronę ikonostasu, tak na przykład u nas nieraz było, że w stronę wiernych, wyjątkowo się odwracał, żeby to zaznaczyć, to z nami Bóg. Ale to są już takie drobnostki, powiedzmy, i smaczki parafialne. I drugi moment, że się te carskie wrota otwierają, to jest takie triumfalne, to jest oczywiście Parion Bożego Narodzenia i mamy też Kontakion Bożego Narodzenia potem śpiewany. Tutaj też się śpiewane chwała na wysokości Bogu, ale właśnie melorecytowane, bo ono zabrzmi w śpiewie później. I dopiero końcówka tego Wielkiego Powieczerza płynnie przechodzi w tą litię, która no, zazwyczaj łączy się jednak z wieczernią, czyli kiedy kapłani wychodzą na środek świątyni i kiedy dopiero powinna być wtedy wyniesiona ikona Narodzenia Chrystusa. I gdzie mamy to błogosławieństwo chleba, wina i oliwy, gdzie mamy wstawiennictwo za świętych i tam też mamy piękne hymny, między innymi autorstwa świętego Jana Damasceńskiego, gdzie tam jest mowa, że niebo i ziemia wszyscy się jednoczą. Z tego jest zresztą nasza kolęda, niebo i ziemia, to jest ewidentnie wzorowany na tym hymnie. Także to Wielkie Powieczerze faktycznie trochę się różni od tego wielkopostnego, bo na wielkopostnym nie mamy ani troparionu dnia, ani kontakionu dnia. Jakby nie mamy tego motywu otwarcia carskich wrót, tam jest dopiero pod sam koniec, właściwie można powiedzieć, jest zupełnie inny wydźwięk, a tutaj jednak te one co jakiś czas się otwierają jako ten zwiastun tego, co było w Starym Testamencie, zwiastun tej nadziei, że ten Mesjasz przyjdzie. Skończy się Wielkie Powieczerze, prawda, kolejnym nabożeństwem z cyklu jest jucznia. Jucznia dosyć klasyczna, poza tekstami, które tam oczywiście słyszymy, które odnoszą się głównie do samego faktu przyjścia w ciele Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jaki element jutrzni jest taki najbardziej wyrazisty, jeśli można powiedzieć, jeśli chodzi o Boże Narodzenie? No i pewnie zależy od tradycji parafii, bym powiedziała, bo to nie jest... Oczywiście Ewangelia powinna być takowym, jednak myślę, że to jest... Ewangelia, co może wielu zaskoczyć, takie ważne święta, tam Ewangelia jest króciutka, bo to jest tylko właściwie o śnie Józefa. Także nie jest jakoś
wcale nie jest tu ten dłuższy cytat z Łukasza ani z Mateusza, tylko ona jest bardzo taka skondensowana, no bo jakby tu jest założenie, że wierny będzie nie tylko najuczni. Przynajmniej takie optymistyczne założenie. Tak, bardzo. Także jakby ktoś chciał przyjść tylko na jucznię Bożego Narodzenia, która rzeczywiście jest bardzo uroczysta i taka radosna, no to mógłby się jednak zawieść. Też. To jest taki przekaz podprogowy, prawda? Wszystkim mówiącym, którzy się wybierali w tym roku, no oczywiście ten rok jest wyjątkowy, ale jeśli ktoś się wybierał na, tylko na jakiś ten fragment nabożeństwa bożonarodzeniowego, Dominika właśnie przedstawia argumenty za tym, żeby jednak poświęcić trochę więcej czasu. Tak. I zostać dłużej. Tak. Dobra, no ta Ewangelia jest krótsza, to nie jest główna Ewangelia, znaczy nazwijmy to jakby opowiadająca o samym fakcie Bożego Narodzenia, tylko głównie o Józefie. I później co? I później mamy kanon Bożego Narodzenia już w pełni. Tak jak słyszeliśmy od 21 listopada, od święta wprowadzenia Bogu Rodzicy, czyli nieco ponad miesiąc, słyszeliśmy same fragmenty tego kanonu. To się nazywa katawasja, czyli jakby te pierwsze zwrotki, można powiedzieć. Tutaj już słyszymy ten kanon w pełni i uwaga, to są właśnie dwa kanony, bo jeden jest autorstwa Kosmy z Majumy, a drugi Jana Damascyńskiego. To właśnie byli bracia przyrodni, to też jest dosyć ciekawe. Także oni obydwaj napisali kanon na Boże Narodzenie, obydwa na ton pierwszy i takie w śpiewie, przynajmniej takie założenie, powinno to melodycznie nawiązywać trochę do kanonu Paschy, to też jest dosyć znamienne, bo to jest ten sam ton pierwszy. No i to jest faktycznie taki bardzo ważny moment. Wtedy, przynajmniej w tradycjach słowiańskich, następuje jeleopomazanie, czyli namaszczenie świętym olejem i wtedy właściwie wierni po raz pierwszy podchodzą do ikony, żeby oddać pokłon nowonarodzonemu. W tradycjach słowiańskich, bo u Arabów jest już to po wyniesieniu, także na Wielkim Powieczerzu troszkę wcześniej. I u Słowian raczej już na juczni, tak jak Wielkie Powieczerze jest w takim półmroku, tak jucznia to już wszystkie światła są zapalone, już że tutaj ten Chrystus się rodzi, ta światłość tak oświęcająca, Słońce Sprawiedliwości. Z kolei jak spędziłam Boże Narodzenie w Libanie, tam jeszcze jucznia była też w takim mroku, co taki bardzo ciekawy klimat dawało. Dopiero na boską liturgię, właśnie na wielką doksologię zapalili światła. No i właśnie tutaj przechodząc do już końcówki tej juczni, znaczy ona nie trwa tak krótko, żeby było jasne, bo my teraz tutaj przeleciliśmy. W każdym razie końcówka tej juczni to też jest ciekawa praktyka grecka, arabska, nie wiem, może też jacyś Macedończycy czy Bułgarzy to mają, u nas tego nie ma, ponieważ stichery pochwalne przed wielką doksologią, czyli przed hymnem zwyczajnym, chwała na wysokościach Bogu, kończą się właśnie tym wezwaniem anielskim, no z Bożego Narodzenia, chwała na wysokościach Bogu. I normalnie tutaj jest zawołanie kapłana, chwała Tobie, który pokazałeś nam światłość. I tutaj w tych niektórych tradycjach to wezwanie kapłana się pomija i jakby jest płynne przejście do hymnu chwała na wysokościach Bogu. U Słowian nie ma tego płynnego przejścia. Kończą się stichery pochwalne, jest wezwanie kapłana i jakby znowu powtórzone wersety chwała na wysokościach Bogu i idzie hymn. I potem troparion Bożego Narodzenia. Niestety w tym wariancie drugim, czyli jeśli to jest przed wieczerzą, już ludzie często się rozchodzą, już nie słyszą hymnu, który powinien być jedną z esencji, tak? No bo to jest chwała na wysokościach Bogu, to bez Bożego Narodzenia, bez tej pieśni anielskiej nie byłoby tego hymnu. No i potem mamy, to też jest tradycja słowiańska, normalnie powinna być pierwsza godzina kanoniczna, ale w wielu miejscach tego nie ma, ale śpiewa się kolędy i tak jest przez cały okres 12 świątyni do objawienia pańskiego, że nie odmawia się godzin kanonicznych, takich zwyczajnych, ale się śpiewa kolędy zamiast za te godziny kanoniczne. To może mogą być albo jedna kolęda za jedną godzinę, albo trzy, różne są warianty. To jest też nawiązanie do Paschy, bo w tygodniu paschalnym też nie omawiamy normalnych godzin kanonicznych, a czasy Paschy, czyli to jakby pokreślenie wyjątkowości i coś powiedzmy, że krótszego. No, także tak. Liturgia? I liturgia. Liturgia jest dosyć właśnie, można powiedzieć, zwyczajna na tle 12 wielkich świąt, kogo? Ponieważ tak, mamy antyfony świąteczne. Czy jego autorstwo jest liturgia tego dnia? Słucham? Czy jego autorstwo jest liturgia tego dnia? Tak, no właśnie, bo chyba nie unikniemy niestety komplikacji, ponieważ normalnie to jest Jana Chryzostoma, ale jeśli Wigilia wypada w sobotę lub niedzielę,
to w Wigilię jest liturgia nie Bazylego, ale właśnie Jana Chryzostoma i wieczernia jest nie w ramach liturgii, a bezpośrednio po liturgii. No i wówczas Boże Narodzenie mamy tą liturgię Bazylego, czyli troszkę dłużej wychodzi, że tak powiem, mimo jakby i także święta to jeszcze troszkę dłużej, bo właśnie także zależy, który dzień. Niestety, no jak to prawosławnie, nie unikniemy takich komplikacji liturgicznych, co kiedy wypadnie. Ale to wierni mnie odczują, właśnie, że Bazylego, że jest trochę dłuższa, tak? Jak jeszcze kapłan głośno mówi anaforę, no to tutaj usłyszą różnicę. Właściwie w tym bardziej, bo akurat i rozesłanie, i hymn do Bogu Rodzicy i tak są inne z racji święta, więc akurat i wspólnej, i dla liturgii jednego i drugiego autorstwa. Czyli na liturgii takie rzeczy wyjątkowo świątecznych w zasadzie mówią nam o tym, że jest święto, poza tym, no, że jakby pamiętamy, że to jest dzisiaj, no to usłyszymy troparion święta, kondakion święta, czytanie apostolskie, fragment Ewangelii, i śpiew hymnu zamiast dostojny, zamiast godnym jest i to będzie katawasja dziewiątej pieśni kanonu. Tak, która jest czyli tajemnicy. Swoją drogą bardzo wyjątkowa też i piękna. Tak, tajemnicę dziwną i przesławną widzę. No nawet zawsze dziewiąta, tak słowem wspomnienia i przypomnienia, dziewiąta katawasja dziewiątej pieśni kanonu zawsze mówi o Bogu Rodzicy. Jakby ostatnie zawsze dziewiąta pieśń, czyli kończąca kanon jutrzni zawsze jest dedykowana ważnej roli Bogu Rodzicy. Tak, no ale to jednak ojcze, nie wspomnieliście, że są antyfony świąteczne i co więcej... Dokładnie, tak, racja. Jeszcze zanim to, tak, przyspieszyliśmy. Tak, pierwsza, druga, trzecia antyfona, jednak one są wyjątkowe, to są cytaty odpowiednie z psalmów i przeplatane refrenem. Pierwsza antyfona, jakby refren zwyczajny, Najświętsza Bogu Rodzicu zbaw nas, ale już refren drugi antyfony... Zbaw nas, Synu Boży, który się narodziłeś z dziewicy, śpiewającym Tobie Alleluja. Także tu już jest zmiana. I co ważne, nie śpiewa się Święty Boże, tego Sagionu, ale śpiewa się hymn Wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa, Alleluja, czyli w cerkiewnosłowiańskiej mielnicy w Ochrista, co przysługuje tylko parę razy w roku, takim absolutnie największym okazją właśnie typu Boże Narodzenie, Objawienie Pańskie, Pascha. To jest związane z tym, że tego dnia i po dziś dzień, albo Wigilię tego dnia, albo w sam dzień święta, często są chrzty i zazwyczaj osób dorosłych, czy bierzmowanie, milopomazanie osób dorosłych, które wstępują do cerkwi. I tak było i kiedyś, i tak jest do dzisiaj, tam gdzie jest jakaś powiedzmy misja prawosławna. To też widać ślad po tym, że wiele rodzin serbskich ma swoją sławę, czyli święto patrona rodziny dziedziczonego od pokoleń, właśnie jako Boże Narodzenie. To znaczy, że jakiś pierwszy przodek przyjął się właśnie na Boże Narodzenie, także widać tego ślady ewidentne. Tak samo i w liturgii słowa Wigilii, no bo to jest cała taka katecheza skrócona powiedzmy dla tych, co się przygotowują do wstąpienia do cerkwi. No i Ewangelia tutaj już jest powiedzmy bardziej konkretna i dłuższa, no bo już mówi o pokłonie Meutrusów ze wschodu. To też takie dla osób wyznania rzymskokatolickiego może być dziwne, bo oni tę Ewangelię słyszą 6 stycznia. No tak, mamy różnicę w pojmowaniu, prawda, że wszyscy katolicy wspominają jako epifanię, jako święto objawienia nie tyle chrzest, co właśnie wizytę trzech mędrców ze wschodu, prawda? My świętujemy to... Znaczy chrzest też, tylko chrzest jest jakby ściśle związany, bo jest w niedzielę po tym, tak. po szóstym. W niedzielę po szóstym, tak. U nas jakby nie jest akurat to przenoszone. Więc jakby święto Bożego Narodzenia... jest skondensowany, prawda, treściowo, prawda, bo tu mamy zarówno narodziny Chrystusa i pokłon trzech mędrców. Co dalej z kolejnymi dniami świąt Bożego Narodzenia, bo one przecież się tak szybko nie kończą. 26, czyli plus 13, 8 stycznia, co nam daje? Cóż to za dzień? Czy wspominamy kogoś ważnego tego dnia? Oczywiście. Często mamy tak, że po pierwszym dniu danego święta wspominamy osobę związaną z danym świętem. No i w tym przypadku no nie mógłby to być nikt inny jak Bogu Rodzice, Najświętsza Maria Panna. I to się nazywa Soborem czy Synaksą Bogu Rodzicy. To znaczy, że to jest jakby podsumowanie wszystkich świąt jej poświęconych, ponieważ gdyby to jest jej rola, bycie Matką Boga, zrodzenie Boga.
co świętujemy w Bożym Narodzeniu. Czyli żadne inne święto ku jej czci nie miałoby aż takiego sensu, czy zaśnięcie, czy narodzenie, gdyby właśnie nie ten fakt. Dlatego to się mówi sobór, czyli zebranie tych wszystkich świąt jej poświęconych właśnie 26 grudnia, czyli to jest drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, także również bardzo ważny. Mamy wreszcie trzeci dzień świąt i to znowu dla rzymskich katolików będzie zaskoczenie, bo dopiero tutaj mamy pamięć świętego męczennika, pierwszego męczennika, archidiakona Stefana czy Szczepana. To jest trzeci dzień świąt. Czy jest jakiś powód, dla którego wspominamy akurat pierwszego męczennika w okresie świąt Bożego Narodzenia? Znaczy, to jest też podkreślone w hymnografii, że jakby tutaj wczoraj Chrystus się narodził, a dzisiaj już pierwszy ponosi męczeństwo dla jego imienia. Także to jest jakby ściśle związane z losem Chrystusa. Tutaj znowu tak mało cukierkowo, że Chrystus się rodzi no po to, tak, żeby tak, umrzeć. Tak, także nie było stajenkowo, prawda? Tak, i... tak. Dlatego tutaj jest jakby to ściśle związane. I to jest też w innych tradycjach, tak? Tylko czy to jest kwestia, czy to jest drugi, czy trzeci dzień świąt, już różne tradycje różnie rozwiązały. I chyba się wydaje, że pierwotniejszą było ten drugi dzień świąt, ale też nie jestem do końca pewna, ale w każdym razie to jest ten przedział, powiedzmy. To jest ten przedział, drugi lub trzeci dzień świąt. Co więcej, mi się wydaje, że w tradycji rzymskokatolickiej, to jeszcze zależy od roku, jest czytana jako Ewangelia nawet tą Zmartwychwstanie Pańskie. To jest też dosyć ciekawe, także gdzieś ta zimowa Pascha, to ściśle się wiąże. No ale to nie jest koniec, bo oczywiście jak tak wielkie święto, to ma swoją tak zwaną oktawę, czyli te dni poświąteczne. Jednakże, owszem, kończy się ono, można powiedzieć, 31 grudnia wieczór, ale nie do końca, bo się jednak mówi 12 świętych dni, to z grecka do Dekameron, czyli to jest właśnie do objawienia Pańskiego, i jakby, bo to jest podkreślenie, że owszem, to było jedno święto, to raz, ale dwa, właśnie nawiązanie do tej zimowej Paschy, bo w tym czasie nie mamy postu, aż do Wigilii Epifanii, niezależnie czy środa, czy piątek nie mamy postu. Też w niektórych księgach liturgicznych znajdziemy wskazanie, żeby w tych dniach ani nie bić pokłonów, ani nie klękać, nie stać na kolanach, że to jest jakby czas ten radości. Co więcej, w tradycji słowiańskiej często się mówi o świętych wieczorach. Także to podkreśla wszystko, że to są takie bardzo wyjątkowe świąteczne dni. Też mamy jeszcze w międzyczasie 29 grudnia, czyli wspomnienie młodzianków zabitych w Betlejem, także znowu tak mało cukierkowo wyjdzie. No ale jednak zostali świętymi, tak? To jest najważniejsze w tym. No i 31 grudnia, czyli świętej Melanii, stąd tak zwana Małanka, nie wcale nie Sylwester. Proszę to wytłumaczyć. Proszę teraz to wszystkim wytłumaczyć. Jak to 31 grudnia to nie jest Sylwestra? Jak to? Jak to tak? Tak, no jakby tutaj, jakby w tradycji zachodniej też jest wspominana Melania tego dnia, ale u nich jeszcze dodatkowo święty papież Sylwester. U nas jednak święty papież Sylwester jest wspominany dopiero 2 stycznia. Ten sam święty, ale jakby, więc zawsze jest ten dowcip, kiedy jest prawosławny Sylwester, tak? No tak. Że to wcale nie będzie ani 31 grudnia, ani 13 stycznia, tylko właśnie tylko kilka jednak dni później. Tak. Dobrze, no to dzisiejszy nasz temat było Boże Narodzenie, więc jeszcze tak kończąc, ikona. Jak wygląda ikona? Tak. Ikona jest bardzo wyjątkowa, jak już wspomnieliśmy, nie ma raczej tych słodkich stajenek i jakichś deseczek, tylko mamy tą grotę. Żadnych słodkich aniołków? Nie, no aniołki są. Ale czy takie pulchne, słodkie, rubensowskie? Czy... Nie, właśnie nie są pulchne, słodkie, rumiane, różowiutkie i tak dalej. Nie, takie bardziej, że tak powiem, ascetyczne. Tak. Także tak, może... W centrum jest grota wypełniona ciemnością, czarny kolor, bardzo rzadki na ikonach, to wskazuje na ten upadł świat. I pośród tej czerni mamy malutkie dziecię Chrystusa. To jest wskazanie, że on jest tym słońcem sprawiedliwości. Jest jednak ciaśniutko owinięty jasełkami, pieluszkami i w czymś, co przypomina trumnę.
ponieważ to jest ewidentne nawiązanie do ikony Zmartwychwstania, gdzie mamy też coś, powiedzmy, ale tą trumienkę, ten grób z kamienia. I mamy też przepaski białe, przypominające pieluszki, tylko że rozwinięte. No i to jest ewidentna analogia, tak jak tutaj jest w Ewangelii, że Maria owinęła w pieluszki i złożyła w żłobie, tak będziemy w Wielkim Tygodniu czytać, że został owinięty tak przepaskami i złożony w grobie. Także tutaj jest wyraźne właśnie wskazanie, na co Chrystus się rodzi, ale to nie jest pesymistyczne, bo chodzi jednak o zmartwychwstanie, że te przepaski zostaną rozwiązane, zostaniemy wyrwani z grzechu, zostanie dla nas otwarty raj. I właśnie największą postacią nie jest Chrystus na tej właśnie, ikonie. Udało mi się wyłączyć, pokazać ikonę, mam nadzieję, że się właśnie objawiła, więc jeśli ktoś ma okazję, teraz może zobaczyć, akurat pokazałem taką jedną starszą z Cypru. Właśnie, mamy tutaj Bogu Rodzicę, która jest zdecydowanie większa od innych postaci, bo ona jest tą, która narodziła tak Boga w ciele, wydała Boga na świat. I mamy jakby możliwość, że albo leży, albo siedzi. To było zawsze, ikonografia też jest odpowiedzią na jakieś nieprawidłowości w nauczaniu i jakby jeśli pozycja siedząca, to podkreślenie, że ona jest matką Boga, to było przeciwko nestorianom. Czyli, że nie cierpiała w trakcie powodu, jeśli leżąca, to podkreślenie, że urodziła prawdziwego człowieka, czyli jakby też, że była zmęczona po porodzie, to przeciwko z kolei monofizytom. Mamy tych właśnie mędrców, którzy albo składają te dary, albo gdzieś tam są w tle, właśnie zmierzają do tej groty. Mamy właśnie tych wspomnianych aniołów, mamy gwiazdę, która bardzo wyraźnie wskazuje na to malutkie dzieciątko w tej grocie. I ta gwiazda wychodzi gdzieś tam poza ramę, właśnie jest jej początek. To znaczy, że to jest ten odwieczny, czy też przedwieczny Bóg. I że Bóg, choć rodzi się w czasie, to nie ma dla niego żadnych ram czasowych, bo Syn Boży, tak teologicznie, rodzi się ciągle jakby od Ojca. To jest ta ich relacja, powiedzmy, pomiędzy Ojcem a Synem. Józef nie jest wcale gdzieś w boku, tak mocno z boku obok Bogu Rodzicy czy Chrystusa, nie jest to taka romantyczna wizja świętej rodziny, ale Józef jest gdzieś tak z boku, w rogu, taki siedzący, skulony, gdzieś z wątpliwościami, często przed nim jest szatan, który albo przybiera bardziej taką futrzaną i rogatą postać, albo jakiegoś takiego wełdrowca mrocznego, no różne są przedstawienia, który jakby kusi Józefa, żeby tutaj nie uwierzył, że to jest faktycznie poczęte z Ducha Świętego. Także tutaj Józef jest pełen wątpliwości. Często mamy też oczywiście pasterzy, mogą grać na jakichś instrumentach, to jest też taki wyraz i kreatywności człowieka, tutaj jakby też nawiązanie do tego człowieka, prawdziwego człowieczeństwa, że takie jest powołanie człowieka, żeby być wychwalony Boga i żeby to wszystko, co robi, było owszem kreatywne, ale żeby służyło sprawie Bożej. Mamy często jeszcze scenę mycia Chrystusa, to też takie podkreślenie człowieczeństwa nowonarodzonego Boga. Może być tak scen dużo więcej, ponieważ jakby w liturgice z jednej strony wszystko dzieje się dzisiaj, wspominamy dzisiaj dane wydarzenie, z drugiej strony jakby w perspektywie wszechświata kosmicznej dla Boga, no to już wszystko jakby się wydarzyło, jakby wszystko jest istotne dla naszego zbawienia. Także ta ikona jest taka, no właśnie, głęboka, głęboka pod względem teologicznym i no nie ma wiele wspólnego z jakimiś takimi romantycznymi wyobrażeniami. Mamy oczywiście też te wspomniane zwierzęta, jakieś owieczki, woła. No dobra, no to teraz chyba klasyczne pytanie na koniec. Podejrzewam, że nie wiem, czy jest akurat ktoś z oglądających, kto o tym zwykle wspomina, bo jeszcze nie wspomniał. Opowiedz nam wkrótce, w takim razie pokrótce, jak orientalni prawosławni świętują, czyli ci, których no, praktycznie nie znamy. Tak, to zaczniemy może od tych wspomnianych Ormian, że oni jako jedyni zachowali tą tradycję świętowania Bożego Narodzenia i Objawienia Pańskiego razem. Także oni, no to jest niesamowite, że mają czytane te wszystkie Ewangelie o Narodzeniu Chrystusa i o Chrzcie Pańskim.
To są też właśnie raczej nocne nabożeństwa. Też jest wtedy poświęcenie wody, wielkie poświęcenie wody, to co jest u nas właśnie dopiero 6 stycznia. Także tutaj jest to wszystko jeszcze bardziej skondensowane, można powiedzieć. Tak, przelecę w skrócie oczywiście. Koptowie i Etiopczycy mają też szczególne nabożeństwa Wigilii, czyli tak zwany paramon, to jakoś z greckiego przejęlicz, które też jest tym dniem ścisłego postu. I też same już nabożeństwa są nocne. To jest liturgia, co ciekawe, świętego Grzegorza z Nazianzu, która jest bardzo rzadko sprawowana i ona jest przeznaczona na takie wielkie święta. Ona ma taką cechę, że do anafory można dodać jakby wspomnienia dotyczące danego święta, czy jakieś praobrazy ze Starego Testamentu, jakieś takie rzeczy aktualne dotyczące danego święta. I są też specjalne melodie świąteczne, świąteczne tych hymnów i też jest jucznia i tak dalej, jakby to jest wszystko nocne, trwa kilka godzin. Też śpiewają kontakion i troparion Bożego Narodzenia i co ciekawe w języku greckim. Jakby to zachowali, że ani nie w języku koptyjskim, ani nie w języku arabskim, ale jakby takie... No dosyć ciekawe. No, mają parę hymnów, które nazywają tak zwanymi greckimi hymnami i one zostały po grecku. Także to też jakby ktoś tam chciał znaleźć w internecie to, co znamy jakby po słowiańsku, diewan jest jakby w wykonaniu koptów, to co u nas może się zamknąć pół minuty, tam może trwać 2 minuty, 3 i więcej. Oni mają bardzo rozciągnięty śpiew, a ten sam hymn jednak. Mamy tak, Aramejczyków, Indusów, to jakby jest jedna rodzina rytu, więc jest podobnie. Oczywiście też jest Wigilia, też nabożeństwa nocne, przy czym one są trochę bardziej po północy, gdzieś tak bardziej nad ranem, jeśli chodzi o liturgię. I to, co też jest ciekawe, że przed liturgią, i to jest dla mnie też zagwozdka, że to jest ten sam obyczaj, co mają Serbowie, czyli palenie drzewa przed cerkwią. To jest jakby zapewne też oczywiście pogańskie, gdzieś to drzewko ciągle się przewija, tak? I tak samo ten ogień, czyli ta światłość, słońce. Ale oczywiście to zostało schrystianizowane jako symbol tych pasterzy, którzy gdzieś tam rozpalili ognisko i wtedy aniołowie im się pokazali. Oczywiście jest wiele jakichś tam bardzo takich lokalnych zwyczajów, typu, że u Aramejczyków najpierw jeszcze w nocy przygotowuje się wszystkie potrawy i jakby prowadzi się takie żywe rozmowy, czy się ten Chrystus narodzi, czy się nie narodzi, kiedy się narodzi, aż dzieci idą jakby przez wieś, czy przez dzielnicę i śpiewają jakby kolędy i to jest zaproszenie, żeby iść do cerkwi na liturgię. I po wyjściu z liturgii pierwsze, co się idzie na cmentarz, żeby powiedzieć, że Chrystus się właśnie rodzi. Pojawia się pytanie odnośnie dat. No wiemy, że jeśli chodzi o naszą tradycję, jeśli chodzi o bizantyjską tradycję prawosławną, mamy ten rozstrzał, prawda, między nowym i starym stylem, czyli ten 25 grudnia, który wypada 25 grudnia, 25 grudnia, który wypada 6 stycznia. Natomiast 7 stycznia, przepraszam. Jak to wygląda u Koptów na przykład? No, u Ormian wiemy, że oni świętują w jednym terminie, że to jest i to jest też kiedy, czy to jest 25, czy to jest 6 stycznia i w jakich, czy jesteś w stanie nam powiedzieć, kiedy właśnie ci wszyscy Orientali będą świętować Boże Narodzenie? Aha, tak, no właśnie to bardzo zależy. Tu też właśnie dobrze, ojcze, powiedzieliście, że to jest zawsze 25 grudnia. Nie ma czegoś takiego jak prawosławna Wigilia 6 stycznia. Ja się czasem śmieję, że nagle u nas tylu jest Ormian chyba, skoro właśnie ktoś mówi o świętach 6 stycznia. No nie, to jest 24 grudnia, który wypada 6 stycznia i 25 grudnia, który wypada 7 stycznia. I ciekawa jestem, co będzie za, o ile dożyjemy i ten świat przetrwa za 80 lat, Dominika, kiedy będzie... Dominika, trochę cię powstrzymuję, ja wiem, że to jest twój konik, no nie? Tak spokojnie, więc... Tak. Znaczy ja tylko chciałam powiedzieć, pytanie brzmi zupełnie inaczej, prawda? No nie, co z Ormianami, co z Koptami? Tak, że za 80 lat to się opóźnił jeszcze jeden dzień, także tak. Dobra, jeśli chodzi o... Tak, czyli Ormianie, to powiedzieliśmy, mają wszystko jednego dnia, oni się posługują w ogóle kalendarzem gregoriańskim, czyli to jest 6 stycznia, ale nigdy nie może być łatwo, jest grupka Ormian w Jerozolimie, znaczy jak najbardziej kanonicznych,
którzy zachowują stary kalendarz i oni obchodzą wszystko, Boże Narodzenie, Objawienie Pańskiego, tego 6 stycznia wypadającego 19, także oni mają no, dosyć spore, powiedzmy, opóźnienie, jak już świat dawno zdążył odświętować, choinki już zabrać, a oni dopiero Ormianie w Jerozolimie mają 19 stycznia. Jeśli chodzi o Koptów i Etiopczyków, oni, zresztą Ormianie też mają specjalny kalendarz, to nie jest do końca tożsamy z naszym, ale to akurat wypada tak samo. Ale jeśli chodzi o Etiopczyków i Koptów, to już jest bardziej skomplikowane, bo mają swój kalendarz. Generalnie tożsamy z tak zwanym starym stylem, z kalendarzem starojuliańskim, ale czasem jest różnica. W latach, to się nazywa przestępnych, czyli co 4 lata, tak jak teraz był 2020, to nie wypadnie 7 stycznia, a 8 stycznia Boże Narodzenie, bo to jest jakby ich miesiąc Kiachk, to się nazywa. I ten 28 Kiachk, czy 29, przepraszam, 29 Kiachk może wypaść albo 7, albo 8 stycznia na nasze, że tak powiem. Także to też jest złożone. Jeśli chodzi o Indusów i Aramejczyków, to też jest, to jest ten nowy styl, czyli to jest 25 grudnia. No i na koniec, chyba już tak kończąc zupełnie, bo już rozmawiamy grubo, ho, ho, godzinę 20. Dzisiaj chyba najdłuższy nasz live, no nie? Jest pytanie o świętego Józefa. Czy bywa, że jest on przedstawiany jako osoba młoda i skąd wziął się u nas powszechne pokazywanie go jako starca? Dominika, chcesz odpowiedzieć, czy ja mam odpowiedzieć? Znaczy, no, to wynika z tego, że jest mowa o braciach Jezusa, no więc jakby wielu bierze pod uwagę to, że jakby skoro zawarł wcześniejszy związek małżeński i nie wspomina się potem przecież o jego żonie siłą rzeczy, no to znaczy, że już miał jakiś wiek, tak? Bo chyba, że Józef jako młody to chyba w takiej tradycyjnej ikonografii prawie się nie właśnie się nie spotkałam. Nie, chyba, nie, chyba raczej nie występuje. Zresztą jakby chyba też celowo prawosławna teologia jakby nie pokazuje Józefa jakby w sile wieku, żeby właśnie w jakiś tam sposób, nie chcę powiedzieć, żeby walczyć, ale żeby uniknąć takiego skojarzenia właśnie tej wizji świętej rodziny pod tym względem, tak jakby właśnie, że młoda Mariam i równie młody w sile, w pełni sił Józef, prawda, tworzył sobie taką kochającą się rodzinę, no, takimi kategoriami, powiedzmy, rodzinnymi, jakimi rozpatrujemy to dzisiaj. To znaczy, że była między nimi jakaś głębsza relacja uczuciowa i nie mówię tu specjalnie tylko i wyłącznie o kwestiach duchowych. Tak, tak, to na pewno. No, też znowu jeszcze myślę z Ewangelii, że tam Józef po tym, jak Chrystus skończył 12 lat, nie jest właściwie wspominany, czyli raczej zmarł, czyli raczej też już po prostu nie był najmłodszy, tak? No niektórzy argumentują, że skoro był w stanie prowadzić Marię i małe dzieci gdzieś przez pustynię do Egiptu, no to nie mógł być aż tak stary. No tak, no tylko że z kolei, no nie znowu, no musielibyśmy się zagłębić w badanie, prawda, jaka była średnia wieku, średnia życia w czasach akurat tych biblijnych, w czasach Pana Jezusa. Moi tak, drodzy, może, słuchajcie. To tak, warto wspomnieć, bo w sumie o tym zapomniałam, że oczywiście jest niedziela po Bożym Narodzeniu, gdzie jest Józef jak najbardziej wspominany. Razem z prorokiem Dawidem, czyli takim ważnym przodkiem Chrystusa, oraz z Jakubem, bratem pańskim. I co więcej, w niektórych tradycjach, między innymi bułgarskiej, w niedzielę po Bożym Narodzeniu sprawuje się liturgia apostoła Jakuba, która jest jednak dosyć rzadka przecież, a właśnie tego dnia też taki wyjątek. I może ostatnie pytanie, jedna z pań zadaje, pyta o to, w jakim wieku Bogu Rodzica urodziła naszego Zbawiciela? Znaczy nie wiemy, ale no, na pewno była młodziutka, skoro to było tuż po tym, jak opuściła świątynię, to można wnioskować, że zapewne mniej więcej, kiedy rozpoczęła się jej pierwsza miesiączka, czyli to jakieś 11-12 lat. 13 to chyba maks. Więc wyobraźmy sobie, jakby jeśli ktoś myśli o tym w kategoriach Bożego Narodzenia, że to była kobieta, powiedzmy, tak jak teraz, nie wiem, po 20, nie, to była bardzo młoda dziewczyna. Więcej o tym rozmawialiśmy z Dominiką w odcinku o zwiastowaniu, prawda? Więc jeśli ktoś by miał ochotę zagłębić się w ten temat, serdecznie odsyłam do poprzednich nagrań, zarówno tutaj na profilu facebookowym Pop Teologii, jak również i na kanale
na YouTubie, na które wrzucimy oczywiście po zakończeniu naszej rozmowy to nasze nagranie. Tak, pani teraz pisze, że to dziecko. Tak, to jest dziecko, ale właśnie zachęcamy do obejrzenia tego, jak tylko pokrótce powiemy, że po prostu kiedyś, jakby ja też to tłumaczę swoim uczniom, że jeszcze gdybyśmy zapytali może niekoniecznie naszych rodziców, ale choćby naszych dziadków, że jednak te związki zawierano już też odpowiednio wcześniej, więc jakby jeśli ktoś był tam po 20, no to już miał dzieci, prawda, nawet często gromadkę, a często jednak nie zapominajmy o tej kulturze jednak semickiej, tam po prostu to było naturalne, prawda, człowiek dorasta. Tam kobieta szybciej dojrzewa, znaczy kobieta i mężczyzna, tak, jakby szybciej jest to dojrzewanie, więc to też musimy brać to pod uwagę. Słuchajcie, bardzo wam serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie, przede wszystkim Dominice. Robimy sobie krótką przerwę. Myślimy, że wrócimy na pewno po nowym roku ze wszystkimi nagraniami. Na pewno ta tematyka wróci w okolicach Święta Objawienia Pańskiego, gdzie kiedy porozmawiamy troszeczkę więcej o znaczeniu Chrztu Chrystusa, dlaczego to wydarzenie było ważne. Odsyłam was do poprzednich nagrań właśnie na kanale YouTube, bo domyślam się, że nie każdy mógł sobie poświęcić dzisiaj niemal półtorej godziny po to, żeby dzisiaj tutaj razem z nami być, ale wiemy, że oglądacie, że słuchacie, że dowiadujecie się czegoś. Oczywiście jak zwykle odsyłam również do bloga Dominiki, gdzie zdecydowana większość, a może nawet jeszcze więcej treści dotyczących nie tylko Bożego Narodzenia, ale tego wszystkiego, co się dzieje w Kościele Prawosławnym, bo to, jeśli chodzi o teologię, ale przede wszystkim o liturgikę i te wszystkie informacje bardzo cenne znajdziecie, bo to jest miejsce, którego w polskim prawosławnym internecie chyba takiego drugiego i tak bogatego nie ma. Życzę wam wszystkim bardzo dobrej, spokojnej nocy, dużo zdrowia. Wszystkim tym, którzy wkrótce będą obchodzili Boże Narodzenie, najserdeczniejsze życzenia, spokojnych, zdrowych, błogosławionych świąt. Jest takie stare życzenie, które bardzo lubię wszystkim składać, żebyśmy doczekali w nie mniejszym gronie kolejnego roku i czego wam bardzo serdecznie życzę. Święta będą na pewno w tym roku inne niż do tej pory, więc cieszymy się, że też, no, chwała Bogu, że mamy XXI wiek, że mamy internet i dzięki temu mogliśmy też dotrzeć do was i przekazać wam te życzenia. Myślę, że Dominika się pewnie chyba też do życzeń dołącza. Tak, jak najbardziej się dołączam i to też warto dodać, że to jest pierwsze zawołanie z kanonu, czym się prawosławnie pozdrawiamy, czyli że Chrystus rozdaje się, Chrystus się rodzi i wysławiajmy Go. I tak jak jeszcze po arabsku mówi się Milad Majid, czyli chwalebnego narodzenia, żeby to było tak niezależnie kto kiedy świętuje i w jakich okolicznościach, wiadomo, że są w tym roku trudne, ale żeby było mimo wszystko chwalebnym narodzeniem, żebyśmy wysławiali Boga na tyle, na ile możemy. No tak, i żebyśmy odnaleźli tą chwałę Bożą w tym małym, małym dziecięciu. Tak jak tutaj musimy odnajdywać i Bożą miłość i opatrzność w tych takich no, bardzo trudnych czasach. A jeśli komuś nasze dzisiejsze spotkanie w czymkolwiek pomogło, w głębszym poznaniu i zrozumieniu święta, a przy okazji też przybliżyło tradycje zupełnie, często też geograficznie, ale też duchowo odległe, bardzo się z tego powodu cieszymy. Docenimy to oczywiście, jeśli polubicie, jeśli udostępnicie ten like, ten nasz live. Za chwilę będzie, podejrzewam, że dzisiaj lub jutro dostępny również na kanale YouTube. Do zobaczenia, do odsłuchania w wolnej chwili. Dobrej, spokojnej, błogosławionej wszystkim nocy i do zobaczenia prawdopodobnie już w nowym roku. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego z Bogiem.